Servus. Czy wy wiecie, kto to jest Ślązok? No Ślązok to jest dziążka albo synek, co mieszkają na Śląsku. Ale z czego taki Ślązok się składa? Ślązok składa się z... Mądrogowa, śląskogotka, czasem herdzklekoty, religia, praca, rodzina. Śląska rodzinność to wzajemna pomoc przy przezwyciężaniu trudności, ale też radość z odnoszenia sukcesów. To w gronie rodzinnym i z przyjaciółmi obchodzi się u nas uroczyste urodziny, szczególnie Abrahama. Rodzina jest pierwszą możliwością przekazywania śląskości. Kiedyś wielu Ślązaków zamieszkiwało podobne osiedla górnicze, a w nich familoki. Były one budowane z żywej cegły, miały 2 albo 3 piętra. Na podwórzach znajdowały się chlewiki, gdzie można było trzymać jakieś zwierzaki albo przechowywać węgiel. Cechą wyróżniającą górnośląskie familoki były futryny okienne i parapety pomalowane zwykle na kolor czerwony. Familoki tego samego osiedla zamieszkiwali zwykle górnicy z tej samej kopalni, którzy często się przyjaźnili. Drzwi wejściowe do kuchni były zazwyczaj otwarte przez cały dzień. A co się działo w tych kuchniach? Zaraz sami sprawdzimy. Kuchnia to było królestwo kobiet. Teraz to się powoli zmienia, ale kiedyś panie rządziły niepodzielnie. A co jeszcze należało do damskich obowiązków? Kobiety kiedyś nie pracowały zawodowo. Ich robotą było dbanie o dom, dbanie o chopa i dbanie o bajtle. Jak jeszcze mieszkały na wsi, to miały jeszcze jakieś gospodarstwo, a w mieście to miały chlewiki, tam były zwierzęta, więc jeszcze musiały oporządzić te zwierzęta. Robota trzeba było zrobić raz, dwa, bez marudzenia, ale też bez jakiegoś większego pośpiechu. Czyli tak według naturalnego rytmu dnia albo roku. Tak jest. Rano trzeba było w czas wstać, pożykać, zrobić chopu śniadanie do roboty i wyprawić go do tej roboty, potem wyprawić dzieci do szkoły, potem trzeba było iść na jakieś zakupy, a potem to się można było z koleżankami poklachać na placu. Ja? A na ten obiad co? Kluski śląskie. Jak kluski śląskie, to ale w niedziela. Bez tydzień to jedzenie zazwyczaj było takie samo. Albo zupa z uberiby, albo na przykład żur w sobota, bo wiecie, z żuru chob jak z muru. Albo i wodzionka. A lepsze jedzenie to było w niedziela, albo w święta, albo i po wypłacie. A wtedy pewnie rolada, modra kapusta i szołot. Ja, i rolada, i modro kapusta, i szałot, i karminadle, a w niedzielę naprawdę musiało być najważniejsze, co rosół z nudlami. A potem jeszcze maszkety, kopa, kołocz i szpajza na deser. I kompot. I kompot też. A oprócz gotowania, jakie były jeszcze obowiązki? No co, najważniejsze to był w kuchni klar. To była kuchnia, to była śląskiej baby wizytówka. Wyszpanowane gardiny, wypucowane szolki i piękne befy. I to była prawdziwa śląsko-baba. A ty, działcha, pomóż mi kulać, bo jak ty mi nie pomożesz, to my tu sam będziemy do rana siedzieć. Ja no kulam, Puć, kulam. Tu rób. Kulam. Nie zapomnij dziurka. Wiesz, na co ta dziurka? Na zołza. Na zołza, no na sos. Dokładnie, na sos. Bo po polsku zołza to jest taka działcha niegrzeczna. Ja, to jest ściga. Ściga to jest. Ściga, ja. Taki wampir to jest ściga. To też. A może sami byście zrobili takie kluski? Najlepiej z kimś dorosłym, z mamą albo z tatą. To nie jest nic skomplikowanego. Potrzebujecie do tego tylko 2 składników. Ugotowane kartofle i mąka ziemniaczana. Trzeba to razem zmieszać i jak już wyrobicie do tego ładne ciasto, to wtedy możecie kulać takie ładne kluski. Takie kluski trzeba ugotować w gorącej wodzie z solą. Możecie to zjeść ze sosem i z roladami albo z samymi szpyrkami. Smacznego! Ale, pewnie zauważyliście, że teraz mam na sobie inny strój. To są specjalne świąteczne szatki. To jest wierzcheń, to jest kabotek i piękno ręcznie malowano z opaska.